Trzy na jednej, szyi. To jest trochę jednak. Gratuluję. Gratuluję, naprawdę ogromny sukces. A tak panie nam mógł obiecywać. Tutaj jest napisane za jaką konkurencję, nie? Ten akurat jest z toru. To jest ten pierwszy medal, który tutaj prezydent akurat trzymał, który uważaliśmy za nasz najcenniejszy medal, dlatego że zdobyliśmy go na torze na 3000 metrów, gdzie Ania zrobiła swoją życiówkę i pojechała mniej więcej ten sam wynik, co nasza reprezentantka w sprawnych, Małgorzata Wojtyra, pojechała taki sam czas. A no trudno, mogliśmy tylko zdobyć srebro, dlatego że rekord kraju... A to złote zdobyła? To jest Brytyjka z przylotu. Była burza, był deszcz niesamowity. A później dosłownie, jak się wypogodziło do ostatniego startu, to było słońce. Pięknie, naprawdę. Tu był cały taki atut, bo... Parę było szczęśliwych zbiegów okoliczności. Nie wiadomo, te szczęście też potrzebne jest sportowcom. A jak polscy kibice? No ja powiem, że mi najbardziej angielscy kibicowali. Tak, ja byłam tak zaskoczona. Polskich nie było, bo było ciężko w ogóle dostać bilety, już były wykupione miesiąc tam... Będzie w trzech konkurencjach czy więcej? Czterech jest jeszcze zdobyłam. Ten czwarty co było? 500 metrów sekundę przegrałam do brązowego. To dużo, na 500 metrów ta sekunda to było. Zatrzymanego z takiej maszyny właśnie na zatrzymanego startu. Tak. No na to, że startuła na 500 metrów. I równolegle startują po dwóch stronach. Tak, jak na 3000 metrów. Stoi, usiądźcie.